Szanowni Państwo, 7 dzień kwietnia, coraz bliżej. Dzisiaj rozmowa z kolejnym kandydatem na prezydenta i tak mogę pół żartem, pół serio powiedzieć, że ten kandydat będzie miał najbliżej do fotela prezydenta, bo urzęduje całkiem niedaleko. Chyba już Państwo domyślacie się, kto jest moim dzisiejszym gościem. Zastępca prezydenta Paweł Sujka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No tak, można jeszcze kontynuując ten żart, tabliczkę jak Pan wygra, to tylko będzie mógł Pan zmienić w razie czego. Wie Pan, ja przede wszystkim jestem bardzo pokorny, jeżeli chodzi o decyzje mieszkańców, bo to, że wygram, to jest decyzja tylko i wyłącznie mieszkańców, którzy myślę, że oceniają przede wszystkim te lata, kiedy się pracuje w samorządzie i czy to jest no, bicie piany, strzelanie wody, czy naprawdę rzetelna praca na rzecz mieszkańców Świnoujścia. Ja to powiedziałem podczas konferencji, kiedy prezentował moją osobę pan Ryszard Kowalski, też wcześniej przecież zastępca prezydenta przez wiele lat, szef klubu radnych Wybieram Świnoujście, że zawsze grałem z mieszkańcami w jednej drużynie i to chyba mnie odróżniało od wszystkich, gdzie nie patrzyłem na jakieś spektakularne wydarzenia, tylko ta praca taka u podstaw, te spotkania z mieszkańcami, słuchanie mieszkańców przede wszystkim było dla mnie najważniejsze i to przenoszenie później na samorząd, bo jeżeli mieszkańcy mieli słuszne uwagi i starali się na to zwrócić nam też uwagę, to my żeśmy to realizowali. I myślę, że to jest chyba najlepszy kontakt z mieszkańcami, a tych spotkań, proszę mi wierzyć, od momentu, kiedy byłem przewodniczącym Rady Miasta i też narzuciłem bardzo wysoki standard bycia tym przewodniczącym. Ten przewodniczący nie był myślę, tylko... Myślę, że do Rady Miasta to w tej rozmowie wrócimy. Wie Pan, ale mówię o tym, co było, bo narzuciłem od razu wtedy taki standard, że kiedyś było tak, że przewodniczący bywał pod koniec kadencji gdzieś na jakichś spotkaniach, a ja starałem się być na wszystkich spotkaniach, gdzie zaprosili mnie mieszkańcy, bo szanowałem tą pracę, którą oni wykonują. Proszę pamiętać, że wiele podmiotów na terenie miasta działa w sferze społecznej. Jeżeli oni zapraszają, to naprawdę warto być i posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia, podziękować ich za ich pracę, bo to chyba na tym polega takie właśnie bycie razem w takiej społeczności jak miasto Świnoujście. No to muszę tak tylko zapytać, po 9 latach bycia zastępcą prezydenta Janusza Żmurkiewicza zdecydował się Pan na start na urząd prezydenta. Dlaczego akurat teraz, dlaczego nie 5 lat wcześniej? Wie Pan, jest pewna kolejność, tak? To nie można powiedzieć tak, że urodziłem się i od razu chcę być prezydentem. Proszę pamiętać, że ja wchodziłem do Rady jako młody radny, to był 2002 rok. Też wydawało mi się, że będę od razu góry przenosił, ale rzeczywistość zweryfikowała pewne rzeczy, bo okazało się, że te procedury, które są, te różnego rodzaju obostrzenia, muszą spowolnić ten proces zmian. Ale udawało się przez te wszystkie lata realizować ten program, z którym żeśmy startowali. Nawet ten program, który 5 lat temu zaproponowaliśmy mieszkańcom Świnoujścia i prezydent wygrał w pierwszej turze, on został w 95% zrealizowany. Proszę sprawdzić sobie ten program, jaki on był i jaka jest jego realizacja. Są rzeczy, które albo już są w tej chwili już w realizacji, albo naprawdę niewiele rzeczy spadło. A było w tym programie wiele rzeczy takich ważnych dla miasta Świnoujście. Budowa przedszkola, budowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na ulicy Bydgoskiej. I proszę pamiętać, to co też było bardzo ważne, budowa tunelu. To zostało wybudowane, jeżeli chodzi o wkład miasta, blisko 150 milionów złotych z budżetu, z podatków miasta Świnoujście. Nie sięgaliśmy, nie mogliśmy nawet sięgnąć. Była taka deklaracja, że jeżeli rząd pozwoli nam wziąć te 85% ze środków unijnych, to my musimy dać te 15%. I było w bank. Albo się na to zgodzimy, albo tych pieniędzy nie otrzymamy. W związku z tym była krótka droga i trzeba było zacisnąć też pasa w niektórych działkach, ale panie redaktorze, 2,5 minuty jesteśmy na drugiej stronie. To jest całkowicie inne doznanie dla mieszkańców Świnoujścia, a już dla turystów, którzy będą nas odwiedzali, z pewnością to jest całkowicie inne doświadczenie. To dlaczego Pan chciał kandydować? Dlaczego teraz? Dlaczego wtedy nie? Dlaczego wtedy nie na przykład? Bo nie. Są wtedy różne nie, przykłady bo mieliśmy... miast, gdzie zastępcy kandydują po jednej kadencji. Wie Pan co, bo wierzyłem, bo proszę pamiętać jednej rzeczy. Ja byłem tym przewodniczącym Rady Miasta, na ostatnich sesjach były podejmowane decyzje co do kształtu finansowania w przyszłości budowy tunelu. I ponieważ wiedziałem, że prezydent Janusz Żmurkiewicz jest tą osobą, która postawiła sobie jako punkt honoru w budowanie tego tunelu, bo oprócz tego, że miasto się rozwijało i rozwija się w dalszym ciągu i będzie się rozwijać, to była ta osoba, która miała największe doświadczenie, jeżeli chodzi o budowę tunelu. I trzeba było poczekać, trzeba było dać możliwość zrealizowania tego planu, bo nie wierzę, że ktoś inny, który by 5 lat temu wystartował i wszedłby w stanowisko prezydenta miasta Świnoujście, dokończyłby tą inwestycję. To była ogromna umiejętność negocjacji, czasami cofania się,
ale cały czas też parcia do przodu, jeżeli chodzi o tą inwestycję. I to było dla mnie najważniejsze, więc wie pan, każdy może wystartować na stanowisko prezydenta, tylko trzeba wiedzieć, w którym momencie trzeba się schylić po tą buławę, w którym momencie trzeba powiedzieć, tak, jestem gotowy, nie tylko dlatego, że chcę, ale dlatego, że jestem przygotowany do tego, żeby być prezydentem tego miasta. I myślę, że blisko 10 rok, bo 10 rok jestem zastępcą prezydenta, powoduje to, że to doświadczenie mam, a przede wszystkim mam bardzo bliski kontakt z mieszkańcami. I nigdy nie zdarzyło się tak, że nie dotrzymałem słowa danego mieszkańcom. To jest też bardzo ważne. To mi daje taką moc i siłę, kiedy spotykam się z wyborcami, z mieszkańcami Świnoujścia. Mówią, tak, pamiętam, byłem u pana, pan mi pomógł. Bo starałem się zawsze pomagać, to jest najważniejsze. A jak układają się relacje no, z pana przełożonym, z panem Januszem Żmurkiewiczem, po tym jak no jednak no, niejako wsparł Dorotę Kąkolewską? A tak mnie spytano ostatnio, czy tam jest szorstka przyjaźń. No właśnie, no właśnie, bo to jednak 10 lat, panie a to jednak wskazał na kogoś innego. Ja rozumiem, 22 że lata. Czy 22 lata. 22 lata, więc to też, ale dla niektórych było to zaskoczenie. Tak jak powiedziałem, że prezydent namaszcza jak gdyby panią Dorotę Kąkolewską, prezes szpitala, który tak. podlega pode mnie i współpracujemy od cały czas wielu lat, tak. I uważam, że ta współpraca jest bardzo dobra. Natomiast proszę pamiętać, że my potrzebujemy w sejmiku województwa zachodniopomorskiego osoby, która bardzo mocno będzie nas wspierała w sięgnięciu po środki unijne, z tego KPO, które teraz idą. My mamy wiele rzeczy do zrealizowania, mamy rozbudowę szpitala, która jest bardzo istotna. Mamy rozbudowę zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Ja przypomnę, że kiedy obejmowałem stanowisko zastępcy, to tak naprawdę to był zakład 32-osobowy w starej fregacie. Warunki były naprawdę bardzo złe. Co chwilę występowaliśmy do Straży Pożarnej, do komendanta Straży Pożarnej o przedłużenie warunków, jeżeli chodzi o korzystanie z tego obiektu. Poprawialiśmy pewne tam rzeczy po to tylko, żeby ten zakład pielęgnacyjny został wybudowany. Więc to są rzeczy, na które musimy pozyskać środki zewnętrzne. I wiele, wiele innych rzeczy jeszcze jest na terenie miasta do zrobienia, które musimy wykonać i sięgać po środki zewnętrzne. Jeżeli osoba, która, co tu dużo kryć, chce rozwoju miasta Świnoujście, będzie tam zasiadała w sejmiku, to nam też będzie łatwiej z nią rozmawiać i te pieniądze pozyskiwać. Ja wierzę w tą dobrą współpracę, a jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, prezydent startując z Platformy Obywatelskiej do sejmiku, bo przecież klub Wybieram Świnoujście nie ma listy do sejmiku, tak? Nie ma listy, tak. Nie ma listy do sejmiku. No nie mógł zaproponować, nie może proponować prezydentowi startuj do sejmiku, skoro my nie mamy listy nawet, tak? Więc prezydent startując z listy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję, że no musi jednak namaścić kandydata z Platformy, a my do tego nic nie mamy. Wiemy też, że popiera klub Wybieram Świnoujście, więc to jest, wie pan, dla nas też bardzo dobre. A co będzie dalej? Zobaczymy. Ja powiem tylko tak, bo mówiłem to wcześniej też na konferencji. Miałem wielokrotnie podczas wyborów i parlamentarnych, i do Sejmu, i do Senatu, i do Sejmiku propozycje startowania z tych list. Z list bardzo poważnych ugrupowań politycznych. I nigdy tego nie spróbowałem, nigdy nie chciałem. Moi konkurenci gdzieś próbowali do sejmiku, do Sejmu, do Senatu, natomiast ja nigdy tego nie chciałem. Uważałem, że moje miejsce jest w Świnoujściu, ja tutaj się wychowałem, tutaj się urodziłem i chcę służyć przede wszystkim miastu z tego miejsca. Natomiast ubolewałem też i mówiłem to bardzo wyraźnie, że cały czas pomiędzy kandydatami, którzy startują do Sejmu, mówię tu o ostatnich wyborach 15 października, że te partie nasze, one nie są wielkie, jeżeli chodzi o strukturę. Chyba nie mogą się dogadać, żeby... Chyba Sławomir Nitra, gdyby na przykład no zakładając tak, teoretycznie wszyscy głosowali nie na Sławomir Nitra. Ale mieliśmy ogromną szansę, żeby też kandydatka ze Świnoujścia, gdyby była tylko jedna, dostała się, bo niewiele zabrakło, mówię to o przewodniczącej Jabłońskiej, dostała się, gdyby inni powiedzieli, ok, niech będzie w końcu poseł ze Świnoujścia. Jakoś z Kołobrzegu mamy i posła, i senatora, i ze wszystkich opcji tam są ludzie. Tych głównych nurtów politycznych, a w Świnoujściu po raz kolejny nie mamy poseł. A poseł w Sejmie to jest bardzo potrzebna rzecz, bardzo potrzebna osoba dla miasta Świnoujście. Proszę mi wierzyć, zwłaszcza w tym, co się teraz dzieje, za chwilę budowa terminala kontenerowego, te wszystkie rzeczy, tak, one, są obok nas. Bardzo dużo. A my powinniśmy mieć tam osobę, która walczy o nasze interesy. Nie z poziomu Szczecina. Szczecin będzie dbał zawsze o interesy Szczecina. O interesy regionu, ale my musimy mieć człowieka, który dba o interesy Świnoujścia. I to jest ten błąd. Właśnie zostańmy w Świnoujściu. No tak mogę powiedzieć, że jak dojdzie do drugiej tury, ewentualnie będzie w niej pan i pani Dorota Kąkolewska, to chyba prezydent Janusz Żmurkiewicz będzie miał wielki ból głowy, na kogo zagłosować, ale dobrze. Pan, ale on nie raz miał wielki ból głowy, więc ja jego ból głowy już się nie martwię. Dobrze, to się nie martwię. W takim razie przejdźmy do następnego pytania. Czy nie zaskakuje pana, że w tej kampanii wyborczej bardzo dużo mówi się
o czymś, co było przez minione 10 lat pana działką, czyli o kulturze, sporcie i o szeroko rozumianej rozrywce w mieście. Wie pan, bo jeżeli ktoś się na tym nie zna, to uważa, że musi zabrać głos w tej materii. Ja powiedziałem zawsze i mówię zawsze, jeżeli będą odpowiednie środki na kulturę, na sport, to będzie kwitło. Proszę pamiętać, że my przez ostatnie lata mieliśmy jednak środki ograniczone w jakimś stopniu, bo wszystko szło na budowę tunelu. Nawet dzisiejsze spotkanie, nawet ostatnie rozdanie środków dla klubów sportowych, tam jest 20-30% więcej, jeżeli chodzi o dotacje dla klubów sportowych, bo ta działka została zwiększona w tej chwili. Już tunel został wybudowany. Stowarzyszenia, które działają w tej działce społecznej, mówię tu o Wydziale Zdrowia, tam też jest ogromny wzrost. Tam jest wzrost milionowy. Parę milionów jest więcej dodany. Nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy to analizują, ale ja mam te twarde dane i przyjdzie do debaty i będę mówił wtedy konkretami. Można mówić wiele, jeżeli się nie siedzi w tym wszystkim. Proszę mi wierzyć, ja w tym jestem od wielu, wielu lat. Nie tylko jako zastępca prezydenta, ale również jako trener, jako działacz, który całe swoje życie, bo 42 lata w tym roku mija, poświęciłem też sportowi i krzewieniu tego, żeby młodzi ludzie się rozwijali, żeby wyrastali na pełnowartościowych ludzi, którzy wracają do Świnoujścia i pracują w tym Świnoujściu. Więc wie pan, oczywiście, to było powiedziane, my w tej chwili jesteśmy na etapie projektowania już hali widowiskowo-sportowej. Bo to przy ulicy Piłsudskiego. Piłsudskiego albo Bałtycka. To są te dwie destynacje, które możemy zrobić. Mówię, i to mówiłem zawsze, byłem w 2003 roku byłem tym, który mówił głośno o tym, że powinno być lodowisko. To lodowisko powstało zresztą. Tu pomagał mi wtedy pan Henryk Fonfara, radny. To lodowisko powstało, było przez dwa sezony, ale się nie utrzymało. Z wielu powodów. W mojej ocenie największy powód był po stronie operatora, który to lodowisko do nas przywiózł, zainstalował, ale nie dbał o samą nawierzchnię tego lodowiska i to był główny powód. Ale są jeszcze rzeczy, które naprawdę mogą pchnąć miasto w innym kierunku, w lepszym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój. I tak jak powiedziałem na konferencji wtedy, to co już się w dzielnicy nadmorskiej wydarzyło, to już się wydarzyło tam, już zbyt wiele się nie zmieni. Turyści już mają tą infrastrukturę przygotowaną, mogą przyjeżdżać, odwiedzać nasze miasto, zostawiać pieniądze, a my z tego będziemy czerpać podatki. Natomiast tu jest kierunek już w kierunku mieszkańców i tego, co ma się rozwinąć, jeżeli chodzi o mieszkańców. Musimy wiele rzeczy poprawić, zmienić, a być może wytoczyć nowe kierunki, żeby mieszkańcy odczuli, że są tutaj gospodarzami. Bo do tej pory było tak, że jednak było takie niezadowolenie, bo tam ta dzielnica się rozwija. Ale proszę sobie przypomnieć, jak ta dzielnica wyglądała 20 lat temu. Jakim byliśmy miastem 20 lat temu? Myślę, że to jest skala do porównania, to jest bardzo duża. To jest bardzo duża i proszę wierzyć, my już jako mieszkańcy, nawet ja, kiedy idziemy po mieście, to nam się wydaje to już takie oczywiste, ale ci, którzy przyjeżdżają do nas nawet po kilku latach, to zatrzymują się, bo nie poznają miasta. I to jest ogromna zasługa tej ciągłości też władzy, ale też pewnej wizji, która jest realizowana i, żeby była jasność, ta wizja jest realizowana w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy nadmorskiej, za którym głosowali również oponenci pana prezydenta, wtedy będąc radnymi, albo pełniąc funkcje kierownicze w Urzędzie Miasta. Bo czy Basen Północny i Marina Północna, wszyscy byli decydentami. O Basenie wszyscy, Północnym też się mówi w kontekście wszyscy, tak, ale wszyscy byli decydentami kultury, wtedy. Tak. Bo wszyscy byli wtedy decydentami i podnosili ręce. Teraz, po kilku latach, nawet kiedy się ktoś ubiega o tą buławę prezydencką, mówi, nie podoba mi się to, ale halo, przecież ty głosowaliście wtedy za tym, mieliście decyzyjność. Teraz się nagle nie podoba? Tych planów się nie robi z dnia na dzień. Te plany zawsze wymagają wieloletniej konsultacji, projektowania, wykładania tych planów, rozmów. Ja też na przykład nie jestem z jednej rzeczy zadowolony, którą jako przewodniczący Rady Miasta bardzo staram się wcisnąć w ten plan, jeżeli chodzi o basen północny. Co to takiego było? Przekop, odtworzenie tego przekopu tutaj przy tej wieżyczce takiej, gdzie jest tablica Jurka Poremskiego, żeby ten przepływ był swobodny w stronę kanału, bo to kiedyś było. Jeszcze kiedy Świnoujście było miastem niemieckim, ten przepływ był i nigdy tutaj w tym narożniku nie gromadziło się żadne rzeczy, żadne zanieczyszczenia, bo to wszystko przepływało. I ja to otworzę po to, żeby ta marina w tym miejscu akurat była czysta i pachnąca, a nie żeby tam coś zalegało. Ja to jestem przekonany, że to można zrobić, a oprócz tego chcę z tych budynków, które tam są, na tej marinie, chcę utworzyć takie centrum historii i żeglarstwa, i kultury, bo to się aż prosi.
jestem przekonany, że ta perspektywa tych środków, które będą za chwilę, umożliwi nam to, ale proszę pamiętać też, że mieliśmy ostatnią kadencję, bardzo ciężką, blisko 3 lata pandemii, które wyłączyły wiele osób z działalności. Stowarzyszeń, klubów sportowych przecież nie jeździli na zawody, nie startowali w zawodach młodzi ludzie. Branża turystyczna, my żeśmy tą branżę turystyczną obronili. Tą siłą, kiedy żeśmy promowali miasto Świnoujście jako miasto bezpieczne, zdrowe, bo przecież nie ukrywajmy, pierwsze przypadki zarażenia COVID-em, wirusem, były dopiero w drugiej połowie sierpnia. I to pracownicy z zagranicy, no, którzy przyjechali do nas. To jest charakter naszego miasta. Dopiero później, ale to może września i października się pojawili. Jaką tej pandemii, to może te 3 lata, kiedy nie było żadnych imprez, kiedy wiemy, że tego wszystkiego trzeba było oszczędzać, może to gdzieś wyzwoliło jednak tutaj, że mieszkańcy chcieliby tych imprez, oczywiście, ale, spotkań kulturalnych ale, jeszcze więcej. No, ale też wiemy, że oszczędności, o których pan tutaj O których mówiłem, tak? Natomiast proszę wyobrazić sobie, przecież mieliśmy festiwal Grechuty, tak? Imienia Marka Grechuty. Fundacja Korowód, która była z Krakowa, zakończyła działalność w pandemii, bo oni nie dali rady, bo miasto im nie pomogło, Kraków im nie pomógł. I mimo, że tamten ten festiwal się Marka Grechuty odbywał, w mieście, z którego no, wywodził się, można powiedzieć, Grechuta, jeżeli chodzi o działalność taką, tak? No, bo on tam osiadł, wcześniej był w Zamościu. Ale tutaj Kraków nie dał rady. My, mimo że fundacja zakończyła swoją działalność. Podziękowaliśmy sobie bardzo ładnie, bo te lata były bardzo dobre. Bardzo dobre, bo proszę pamiętać, że ten festiwal Marka Grechuty zaistniał, kiedy ja byłem zastępcą prezydenta, tak? I podjęliśmy decyzję, że kontynuujemy w postaci markowego festiwalu. No nie sięgamy już do tego, musimy coś nowego zrobić. Teraz mamy pomysły na kolejne rozwiązania, na kolejne rzeczy. Trzeba ożywić, z czego ja się bardzo cieszę, bo cały czas żeglarstwo jest jednak u nas, tak? Unity Line po wielu latach wróciło do Świnoujścia. Unity Line już nie chce w innych miejscowościach robić. To żeglarstwo tych regat, też się pojawia. Tylko jeden z pana kontrkandydatów mówi nawet, że będziemy stolicą żeglarstwa. My jesteśmy tak czy siak. My mamy naprawdę dobre warunki, a jeżeli to, co teraz mamy, czyli otrzymaliśmy 13 milionów złotych na modernizację mariny, mówię o pomostach, które są na marinie, przecież one już też nie spełniają swoich wymogów. Dołożymy do tego 7, bo około 20 milionów to kosztuje, to za chwileczkę ten wydatek 20 milionów pokaże, że mamy 400, uwaga, 50 miejsc na marinie dla jachtów, pełnomorskich jachtów i to będzie też inna jakość. Wie pan, jeżeli popatrzymy na południe naszych wysp, przystań Łunowo, przystań w Przytorze, na Karsiborzu przystanek żeglarski, tak. Przystanek też na samym Karsiborzu. Ognica, tak. Tam też są plany, żeby taki powstał przystanek. Wie pan, tych żagli jest bardzo dużo. Dzisiaj też miałem przyjemność z panem prezydentem wręczać nagrodę jednej z zawodniczek UKSK, który jest klub uczniowski, który cały czas dotujemy, który cały czas wspieramy w Przytorze. I tam są osoby. Myślę, że pan Jerzy Miller, który patrzy tam z góry na nas, który tworzył UKSK, uśmiecha się z sympatią, bo widzi, że ktoś tam tą pałeczkę po nim przejął i kontynuuje tą pracę z młodzieżą. To, wie pan, można wiele mówić, tylko że nie wszyscy wiedzą, o czym mówimy. I to jest ten problem. Jeżeli nie jesteś praktykiem, jeżeli tego nie spróbowałeś i nie wszedłeś w to środowisko, to nigdy nie będzie tak, że będziesz wiedział do końca. Czy wśród tych 5%, których nie udało się zrealizować przez te minione 5 lat, jest nowa sala teatralna, czy sala widowiskowa, tak, w mieście? Tak, są już plany. Jeżeli chodzi o plany, to są przygotowane. Ale bo to też było w jednym z tych pana 15 punktów, które przedstawiły. Tak, chcemy to zrealizować, są już plany, są przygotowane plany. Proszę pamiętać, że ten proces planowania, to on mnie też czasami zaskakuje, jak długi jest. Już na salę teatralną to już tak, bardzo to już wszyscy czekamy, czekają. Tak. Wie pan, ona wymaga gruntownej przebudowy, ona będzie całkowicie zmieniona. Będzie też i poszerzona, i jeżeli chodzi o widownię, ta widownia będzie większa. Myślę, że ci, którzy zapoznali się z tymi planami, a była taka możliwość wcześniej, bo one były wykładane, to z uznaniem na to będą patrzeć. Nawet pan Ryszard Kowalski, aktualnie radny Rady Miasta, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, ale też i wieloletni dyrektor Miejskiego Domu Kultury, mówi, że ten plan to jest to, co on by chciał, żeby zaistniało w mieście Świnoujście. Ja też się zgadzam, bo myślę, że warto, żeby taka sala powstała. Chciałbym otworzyć pewne rzeczy, które gdzieś tam ktoś po drodze przewrócił wcześniej znacznie, a które dobrze funkcjonowały, ale to jest już inna rozmowa, myślę, i nie chcę wytykać palcem gdzieś tam komuś błędów, bo to nie jest rola w tej chwili w kampanii wyborczej. Natomiast
można to wszystko pogodzić i wszystko zrealizować, proszę mi wierzyć. Jest bardzo dużo ludzi w mieście Świnoujście, którzy chcą, żeby kultura, sport, rekreacja się rozwijała i to jest ten czas i to miejsce na to, żeby się to rozwijało. Wspomniał Pan też o polityce mieszkaniowej wśród tych swoich punktów. Wspomniał Pan o kilkuset mieszkaniach do wybudowania. Tak, czy to jest realne w tym? To jest realne, bo chcę to przedstawić w taki sposób, że ponieważ miasto Świnoujście zawsze buduje najdrożej. Tak to jest, że ja się z tym zetknąłem w momencie, kiedy przyszedłem do urzędu i się okazało, że za tą samą rzecz podmiot prywatny zapłaci połowę przynajmniej, mniej niż miasto. Zawsze miasto płaci najwięcej i to jest w każdym mieście w Polsce. Więc pomysł mam taki, żeby na terenach, które są dostępne w mieście Świnoujście, one są jeszcze, na budownictwo, powstało budownictwo spółdzielcze takie dla osób młodych też, którzy, my te tereny przekażemy im. Czy to są tereny po prawej stronie? Po lewej i po prawej stronie. I te tereny przekażemy młodym ludziom, żeby oni tam zawiązali spółdzielnie mieszkaniowe, żeby oni budowali mieszkania dla siebie i zrobią to tak. Takim przykładem, wie Pan, jest budowa obiektów mieszkaniowych na ulicy Sztejera, tam wojsko budowało. Nasz podmiot ze Świnoujścia wybudował, to całkowicie były inne koszty. I tam młodzi ludzie, żołnierze, tak, mieszkają, wojsko przekazało im te mieszkania, całkowicie inne koszty. Byłem zaskoczony, ale wiem też, że te wszystkie procedury, które są i są bardzo ciężkie, powodują, że te koszty są tak wysokie w tej chwili. Zresztą właśnie, bo to jest cena największy metra, bolączek naszego tak, miasta. Tak, oczywiście, więc mieszkania. Nasz wkład jako teren, gdzie teren jest bardzo drogi w mieście, będzie znacząco obniżał koszty budowy mieszkań dla młodych ludzi i jestem przekonany, że młodzi ludzie sięgną po to. Mhm. Jestem już zresztą po rozmowach ze spółką Locum, z przedstawicielami spółki Locum i mówią, że to jest dobry pomysł, że warto spróbować właśnie takich rozwiązań, które z jednej strony odbarczą tą biurokrację taką, którą my mamy, tak, przekazując tereny, a z drugiej strony pozwolą tą energię młodym ludziom wykazać też i powołają spółdzielnie, które w wyniku przetargów same powołają, wyłonią tych, którzy będą budować te mieszkania dla nich, a oni za to wszystko zapłacą, skredytują sobie. Mówię o młodych ludziach, bo na młodych ludziach mi najbardziej zależy, żeby ich przyciągnąć z powrotem do Świnoujścia, bo wielu ludzi jednak wyjeżdżając na studia. Co może tutaj przyciągnąć? Praca, warunki, pozytywna energia. Ja nie ukrywam, że zawsze się złoszczę, jak ktoś narzeka na miasto Świnoujście, bo ja uważam, że to miasto jest wyjątkowe. Mhm. Lata 70., panie redaktorze, to ja powiedziałem kiedyś, to była Odra, matka Odra, blisko 6 tysięcy pracowników. To była stocznia. I stocznia, prawie 3 tysiące. Więc to ogromny zakład. Świnoujście wtedy miało mieszkańców około 46 tysięcy. Nawet, przepraszam, że panu przerwę, jest na stronie Telewizji Polskiej w archiwum taki film dokumentalny, gdzie jeden z pracowników Urzędu Miasta mówi, że Świnoujście w kolejnych tych planach pięcioletnich mogłoby nawet dociągnąć do 100 tysięcy mieszkańców. No, gdzieś po drodze popełniliśmy wszystko. Znaczy nie my, to nie ja my. Wiem, to była to polityka, jednak... ale nie polityka miasta, tylko polityka już tam na górze. Po 89 roku obrażono się na wszystko i na wszystkich. W rynki, na których my byliśmy i z których się wycofaliśmy, weszły od razu koncerny zachodnie, bo biznes nie znosi pustki, a my daliśmy się pociągnąć takiej ideologii, że wszystko jest złe. Mówię to z pozycji człowieka, który był... Czy tak samo będzie z terminalem kontenerowym? Nie wiem, zobaczymy. Ja obawiam się, że... Tutaj są już karty rozdane, to żeby była jasność. Ja jestem przekonany, bo ta decyzja zapada znacznie wcześniej. Jeszcze wcześniej pomysły o budowie terminala kontenerowego były, bo one były jeszcze przed rokiem 2014, one się pojawiły w województwie zachodniopomorskim, czyli nie za władzy PiS-u, tylko jeszcze wcześniej. Ta władza będzie kontynuowała to, bo ona tak, widzi ten sens. Słyszymy zresztą, pan Arkadiusz Marchewka, minister, tak, mówi o tym, że już badania ferromagnetyczne będą przeprowadzane. Pan poseł Nitras też mówił o tym. Ja uważam, że samorząd, rola samorządu w tym momencie, kiedy to nie są tereny miasta, żeby było jasne, bo niektórzy puszczają fałszywe informacje, że to jest teren miasta, że miasto oddało. Nieprawda. To nie są tereny miasta. To uważam, że naszą rolą samorządu jest wywalczenie takich rekompensat, które nie będą oscylowały na poziomie tego, co zostało zaproponowane w tej chwili, czyli 5 milionów dolarów, bo cóż to jest w tej chwili, tylko znacznie więcej. I infrastrukturę na prawobrzeżu... Promenada zdrowia chyba. No wie pan, promenada historyczna, wie pan, promenada zdrowia. Tak. Ja panu powiem jedną rzecz. Uważam, że ponieważ jest ogromna szansa na rozwój prawobrzeża miasta Świnoujście, to te rekompensaty, które będą, powinny być tam zlokalizowane.
Tam powinny być zlokalizowane, bo my w tej chwili nie mamy wpływu, czy ten terminal powstanie, czy nie. I de facto nie mieliśmy. Te pohukiwania niektórych osób, że walczymy, nie oddamy ani guzika, wie pan, to przypominają mi całkowicie inne czasy, a tu trzeba rozmawiać, negocjować. A co do negocjacji, to ja mam już jakieś doświadczenie, bo jak pan wie, w ciągu jednego tygodnia zamknąłem negocjacje z Gaz-Systemem, żeby uruchomić ulicę ku morzu i dojazd do zabytków na Lewobrzeżu, gdzie przez wiele, wiele tygodni się ciągnęły te negocjacje i nie można było znaleźć wspólnego punktu. I w momencie, kiedy pan prezydent Janusz Murkiewicz powiedział, proszę bardzo, od dzisiaj przyjmuję tą sprawę pan prezydent Sójka, jutro godzina 8:00 spotkanie w gabinecie u pana prezydenta, tydzień czasu z tym naprawdę trudnym zespołem i z trudnym partnerem, jakim był Gaz-System, zajęło nam wynegocjowanie takich warunków, że były dwie nitki autobusowe na dwa dojścia na plażę, tak? Przecież kiedyś było jedno. Był dojazd do Fortu Gerharda i do Latarni Morskiej i to sfinansował wszystko Gaz-System. Teraz mamy sytuację braku dostępu w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o ulicę ku morzu i trzeba negocjować, trzeba rozmawiać. Natomiast pan na większą wiedzę. Jak w tej chwili wygląda ta sytuacja? Bo ta sytuacja wygląda w tej chwili bez zmian, czyli jeżeli chodzi o plażę, to jest dostęp tylko od strony przytoru. Natomiast jeżeli chodzi o latarnię, to jest ograniczone, bo te adlery będą pływały niedługo. Zresztą nie oszukujmy się, tam w sezonie zimowym jest bardzo mała liczba odwiedzających, ale ja cały czas stoję na stanowisku, dlatego też nie pozwoliłem w negocjacjach, żeby z tej puli pieniędzy, bo takie pieniądze są w granicach około 20 milionów na przebudowę ulicy Nowoartyleryjskiej, nie zgodziłem się na to, żeby te wszystkie rzeczy, które Gaz-System zrobił dla mieszkańców na Prawobrzeżu, czyli te dwie nitki autobusowe, ta infrastruktura na plaży, te różnego rodzaju zajęcia, które były przecież też, czy pływanie Adlerów, mówię o jednostkach Adler Schiffe do Fortu Gerharda, żeby były z tych 20 milionów sfinansowane. Uważałem, że te pieniądze w dalszym ciągu muszą być zostawione na przebudowę ulicy Nowoartyleryjskiej, bo ja widzę jedyną możliwość dojazdu do Latarni Morskiej, do Fortu Gerharda ulicą Nowoartyleryjską i tu trzeba rozmawiać bardzo mądrze z zarządem portu Szczecin-Świnoujście, bo tam jest ten kierunek, ale i z Gaz-Systemem, ale też i z posłami, którzy odpowiadają za to wszystko. A jak widać, po tych szalonych czasach przedwyborczych, mówię tu o Sejmie, o tych kwiecistych zapewnieniach, że to będzie otwarte w 3 dni, zaraz po tylko wyborach, to minęło już kilka miesięcy i dalej to nie jest otwarte i nie będzie ze względu na decyzje służb, które dbają o bezpieczeństwo. Różne są opinie na temat ich decyzji, ale wie pan, ja w tym zakresie nie jestem fachowcem i nie będę się wypowiadał, bo szanuję też to, że są ludzie, którzy są do tego przeszkoleni, wyszkoleni i mają wiedzę w tym zakresie. Natomiast chcę, żeby mieszkańcy Prawobrzeża korzystali z plaży, a z kolei turyści odwiedzający nasze miasto mogli bez problemu dojechać do Latarni Morskiej czy Fortu Gerharda. To jest takie moje credo. Chciałem spytać o kampanię wyborczą. Usłyszałem taki zarzut, że panu jest prowadzić kampanię łatwiej, bo jest pan w samorządzie, ma pan dostęp do różnych imprez, na które może pan pójść. Jak pan scharakteryzował tę kampanię wyborczą, która obecnie toczy się? No to ta kampania, bardziej w internecie może? Ta kampania na razie póki co przebiega w sposób, myślę, wydaje się kulturalny. Naprawdę. Patrzę tutaj na sztaby wyborcze, które są i przecież my się wszyscy znamy, panie rektorze. Właśnie, nie ma nikogo nowego. My się wszyscy znamy i znamy się nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat. Więc patrzę to, że może nie wszyscy koncentrują się. Spodziewa się pan jakichś haków na przykład? Nie, wie pan, każdy gdzieś tam szykuje, każdy gdzieś tam coś ma, tylko pytanie, czy ktoś będzie chciał. Proszę pamiętać, że ten, który zaatakuje pierwszy, to znaczy, że jest najbardziej słaby. Zresztą się najbardziej obawia, bo zawsze słabi ludzie atakują. Natomiast wie pan, jedni idą w populizm, inni idą w merytorykę i to chyba mieszkańcy widzą, tak? A jakby pan odpowiedział na to, czy jest pan uprzywilejowany bardziej jako prezydent? Wie pan, ja mam problem ogromny, wie pan, bo ja cały czas pracuję, ja cały czas muszę być na wszystkich spotkaniach, do których jestem zobligowany, wykonuję swoją pracę, a jednocześnie muszę gdzieś tam popołudniami prowadzić tą kampanię. Więc to jest duży problem, bo ja nie mam czasu wolnego. Wie pan, skład zarządu miasta jest 3-osobowy. Jest prezydent, 2 zastępców. Przypomnę panu, że kiedyś ten skład był 7-osobowy, był prezydent, 2 zastępców i 4 członków zarządu. I każdy miał jakąś wąską działkę. Ta działka, którą ja kieruję, jest bardzo wrażliwa. Bardzo jest taka delikatna i trzeba być cały czas na bieżąco z tym wszystkim. Ja się spotykam
przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu z dyrektorami swoich placówek, po to, żeby omawiać różne rzeczy, które na bieżąco są do mnie spływają, trzeba reagować. I tu nie mogę sobie pozwolić, że wezmę sobie teraz taki długi urlop na półtora miesiąca, bo tyle będzie trwała kampania i sobie będę odpoczywał. A mam tyle urlopu, żeby pan wiedział, bo mam urlop jeszcze zaległy z ubiegłego roku, bo mam jeszcze urlop z tamtego roku niewykorzystany, bo po prostu jest tyle zadań. To ktoś, kto nie wejdzie w buty takiego urzędnika, który piastuje taką funkcję, nie będzie wiedział, jak to wygląda. I też często tam słyszę, że Urząd Miasta pracuje tak, a inaczej. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, to jest ciężka i odpowiedzialna praca. Każdy urzędnik, zanim się podpisze pod jakimś dokumentem, musi wiedzieć, że podejmuje odpowiedzialność i przyjmuje odpowiedzialność za tą decyzję. To nie może być tak, że on sobie powie, a dobrze, niech idzie. Każdy musi to sprawdzić pod kątem przepisów, które są bardzo często zmieniane w ciągu roku nawet. I to trzeba być na bieżąco. Nie można poprzez zły podpis stracić pracy, tylko dlatego, że się nie znało przepisów. To jest bardzo odpowiedzialna praca i tutaj mogę powiedzieć tym urzędnikom, którzy pracują, słowa podziękowania, bo jak pan widzi, cały czas mamy jakieś kontrole, NIK, RIO, to wszystko się przewija cały czas w tle. Ci pracownicy są gdzieś tam odrywani od tego, co się dzieje na co dzień w bieżącej pracy, bo muszą gdzieś tam cofać się z dokumentami, pokazywać to wszystko, a później z tych kontroli wychodzi to, że wszystko jest w porządku. Więc ja się bardzo cieszę, że ostatnio na sesji poinformowałem też i tutaj ogromne podziękowania do Wydziału Edukacji, ale przede wszystkim do dyrektorów, do nauczycieli, bo otrzymaliśmy lidera edukacji samorządowej i 19 marca będziemy w Katowicach odbierać to wyróżnienie. Bardzo fajne, bardzo prestiżowe, niewiele podmiotów to otrzymuje, więc ja się bardzo z tego cieszę, a to jest podsumowanie tej działalności właśnie w edukacji i tego, co mieliśmy do zaprezentowania. Więc i nauczyciele, i personel, który pracuje, ten pomocniczy, administracja, dyrektorzy, to składa się na taki obraz, że to wygląda tak, jak wygląda, ale też przecież inżynierowie odpowiedzialni za modernizację tych budynków, to jest kolejny pion, bo ten taki pion z boku, ale oni przecież też wykonują ogromną pracę, mówię tu o wizie i ludziach, którzy tam pracują, którzy dbają na bieżąco, żeby to wszystko funkcjonowało. Dają świadectwo tego, że to jest ta praca, którą nie zawsze widać. Nie zawsze widać ludzi, którzy kryją się za tą pracą, ale bez tego by tak nie było. I pamiętam takie spotkanie, kiedy mieliśmy spotkanie, kiedy przyjechał pan Broniarz, Związek Nauczycielstwa, pan prezes, i przyjechała pani kurator, pani Zaręba ze Szczecina. No wydawałoby się, że oni są z innych obozów, tak? Bo jednak to zawsze związki zawodowe przeciwko tej stronie rządowej. I pan Broniarz miał przyjemność pojechać z nim, pokazać mu, jak nasze placówki wyglądają, bo mieliśmy troszeczkę czasu. I on powiedział, Boże, żeby tak wszystkie placówki oświatowe wyglądały w Polsce, jak u was wyglądają. I on to powiedział zresztą na spotkaniu wtedy, że jest spokojne miasto Świnoujście o rozwój edukacji, bo widział dzisiaj, jak wyglądają nasze placówki, jak są wyposażone, jak to jest zrealizowane i przygotowane dla młodych ludzi. A proszę pamiętać, że przecież reforma oświaty, która była, ona ogromne na nas brzemię nałożyła. Wiele samorządów wykorzystało to do tego, żeby zwolnić nauczycieli i zamknąć szkoły. Czy w Świnoujściu zwolniono jakieś nauczycieli? Nikogo nie zwolniono. Nie zamknięto żadnej szkoły. Mało tego, nawet kiedy rachunek ekonomiczny był taki, że można było zamknąć od razu gimnazjum numer 3 na Warszawie, to na prośbę rodziców, uczniów, nauczycieli i pani dyrektor, pan prezydent podjął decyzję, że na te dwa lata jeszcze, kiedy wychodziły roczniki ostatnie, czyli druga i trzecia klasa gimnazjum, zostawił w tym budynku i dopiero później to wszystko zostało skumulowane w budynku przy ulicy Białoruskiej w szkole podstawowej numer 2, a ten budynek w tej chwili to jest szkoła AKS-u, czyli szkoła zawodowa. Szkoła branżowa. Wie pan, mogliśmy wiele decyzji podjąć. Ja pamiętam, jak podszeptywano mi, żeby jedną z placówek w centrum tutaj wygasić i nie budować przedszkola, tylko zostawić tą szkołę jako przedszkole. I ja to doskonale pamiętam. Pamiętam, kto mi to podpowiadał i wcale nie byłem z tych podpowiedzi zadowolonych. Tylko, że ten zespół, który został powołany przez pana prezydenta, 21-osobowy, wypracował taki, a nie inny model i później wszyscy zastanawiali się, jak my żeśmy znaleźli to wyjście. A znaleźliśmy to wyjście. Znaleźliśmy to wyjście tak samo analizując dokumenty, bo Sejm przyjął poprawkę 15 grudnia, że szkoła podstawowa może się mieścić na jednym, w jednym lub dwóch budynkach, niekoniecznie na tej samej nieruchomości. Dlatego no, tak połączyliśmy. Mamy i mamy to, co mamy. I mamy, myślę, że komfortową sytuację, że te dzieci młodsze zostały oddzielone od tych starszych, te starsze uczą się w tych innych budynkach i to jest ok. I pamiętam też takie rozwiązanie, które też na początku wydawało się niemożliwe. Pamięta pan wejście bonu seniora, tak? 300 zł.
To było bardzo kłopotliwe, bo była ta książeczka, tam się wpisywało, później te pieniądze szły do tych podmiotów, wpisywały się usługi, które były i szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli bezpośrednio te 300 zł przekazać seniorom. I wszyscy dookoła mówili, że to jest niemożliwe. Wszyscy, i prawnicy, nie ma szans. I znaleźliśmy rozwiązanie. No to wtedy jedna z radnych protestowała i mówiła, że ci seniorzy przeznaczą to na alkohol. Ja mówię, no, proszę mi wierzyć, znam seniorów, być może lepiej niż niektórzy, którzy zabierają głos tutaj, bo mam z nimi do czynienia na co dzień i na pewno nie przeznaczą tych pieniędzy na alkohol, tylko przeznaczą te pieniądze na lekarstwa, na wizytę u lekarza. I wierzę, że tak jest i widzę, że tak jest, bo ja rozmawiam z tymi ludźmi. To są takie dokonania z tych minionych 5 lat. 5 lat temu na Janusza Żmurkiewicza zagłosowało ponad 8 tysięcy mieszkańców Świnoujścia i dało to zwycięstwo w pierwszej turze. Jak pan myśli, na kogo ci ludzie w tej chwili zagłosują? Bo to jest chyba grupa osób, na którą chyba wszyscy najbardziej liczą. Bo to są ludzie, którzy chcieli jasnego przekazu. Czy pan liczy, że to pan zgarnie największy kawałek z tego tortu? Ja powiedziałem panu wcześniej, ja liczę na to, że mieszkańcy będą, w momencie, kiedy będą decydować o tym, kto ma być tym prezydentem, popatrzą na dokonania tych osób w każdej dziedzinie, w której oni są. Bo jak ktoś wyskoczy jak Filip z konopi, czy jak Królik z kapelusza, no to nic za nim nie stoi. Ale jeżeli będą ludzie, którzy mają się już bagaż doświadczeń i wiemy, co oni robili, to jest nam łatwiej to ocenić. I nie patrzeć na to, kto głośniej krzyczy, kto mocniej tupie nogami, tylko patrzeć na dokonania. Bo to jest chyba najważniejszy wskaźnik w samorządzie. Wie pan, ostatnio ktoś mi powiedział, komentując sytuację na Ukrainie, że na początku był taki boom zaufania do prezydenta Zełenskiego, bo był taki początek, że on się otaczał fachowcami, którzy naprawdę mieli coś do zaprezentowania i do przekazania po to, żeby Ukraina się broniła. Mówię o konflikcie tym wojennym. Ale w momencie, kiedy odsunął generała Załużnego, który był takim generałem z krwi i kości, wiele osób się wycofało, bo powiedzieli, że im zależy na ludziach, którzy mają praktyczną wiedzę i wiedzą, jak poprowadzić te działania, a nie tylko dlatego, że to polityka ma rządzić. I ja przez całe te lata kierowałem się doświadczeniem, nie tylko swoim, ale moich współpracowników. Moi współpracownicy mieli bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o rozwiązania. Nie zawsze się z nimi zgadzałem, to mówię uczciwie. Bo mówiłem, ok, wysłuchałem ciebie, ale moje zdanie jest takie i takie. I na końcu zawsze będzie ten mój podpis, a nie twój. Więc zawsze żeśmy rozmawiali. A co z Radą Miasta? Tutaj chyba będzie trzeba najwięcej rozmawiać, żeby mieć te... Wie pan, nie boję się tego. Nie boję się tego, bo byłem przewodniczącym Rady Miasta i to doświadczenie z 3 kadencji, kiedy byłem w Radzie Miasta i jak byłem przewodniczącym Rady Miasta, powoduje, że potrafię rozmawiać z radnymi, bo wiem, na co oni bardzo zwracają uwagę z punktu widzenia radnego, który reprezentuje funkcję przedstawicieli mieszkańców Świnoujścia w tej władzy uchwałodawczej. Więc wiem, jak z nimi rozmawiać, wiem, co ich boli, wiem, jakie mają bolączki, wiem, czego też potrzebują, więc ja tego się nie boję. Bo też dużo pan mówił o Radzie Miasta podczas tej konferencji prasowej, że wszystkie uchwały powinny być wypracowywane na komisji, a sesja nie powinna być takim miejscem. Bo tak było wtedy, kiedy ja byłem przewodniczącym Rady Miasta. To pan chce być przewodniczącym? Nie, tak było, bo to trzeba przewałkować wszystko i zmusić też do słuchania na komisjach. Czy teraz tych kłótni przepychanych było za dużo? Ja w tej kadencji uważam, że było za dużo, ale myślę, że niektórym po prostu już ciśnienie za bardzo skakało i po prostu nie potrafili się opanować niektórych. Wie pan, padały takie sformułowania nawet poza mikrofonem, których ja bym nie używał. Zdarza się, nie jesteśmy ludźmi tylko i możemy popełniać błędy. Natomiast pamiętam i tu pamiętam taką sytuację, kiedy kończyłem tamtą kadencję, kiedy byłem przewodniczącym Rady Miasta i przyszła do mnie pani radna Kurszewska, wieloletnia radna. I przyszła do mnie po zakończeniu już tej sesji. Znana z Platformą Obywatelską. Teraz tak, Platforma Obywatelska, wtedy też zresztą. I przyszła, mówi, wiesz co, Paweł, dziękuję ci za te 4 lata, kiedy byłeś przewodniczący. Mówi, po raz pierwszy w pracy radnej czułam się komfortowo. Przychodziłam do domu, nie siedziałam jeszcze przez 2 godziny rozdygotana emocjami, tylko spokojnie mogłam robić swoje, bo te obrady były spokojne, merytoryczne, a faktycznie całą tą pracę żeśmy przerzucili na komisję. Bo tam jest to miejsce, żebyśmy się spierali, kłócili. A nie przed kamerami. Ale nie przed kamerami. Na sesji. Wie pan, ja też nie byłem ulubieńcem pana prezydenta Żmurkiewicza. Ja to sobie zdaję z tego sprawę i wszyscy to wiedzą. Kiedy był pan radnym? Kiedy byłem radnym. Bo ja byłem też takim pistoletem, ale ja byłem pistoletem na komisjach. Tam, jeżeli mnie przekonano, że to nie tędy droga, którą ja chcę podążać, to dawałem sobie pas, spokojnie, poczekam, sprawdzę. I często bywało tak, że i prezydent miał rację, a czasami bywało tak, że ja miałem rację i wracaliśmy do tematu. Ale
ale nie robiłem tego przed kamerami, bo wie pan, patrzę na obrady Sejmu i trochę jestem zażenowany. To nasza Rada Miasta, to wprowadzenie do Sejmu to naprawdę jest inny poziom, no właśnie, znacznie wyższy. Chciałem teraz na koniec tak spytać, no właśnie, 7 kwietnia, załóżmy, wygrywa pan w pierwszej turze, Świnoujście za 5 lat. Bardzo mocno do przodu. Wiele rzeczy zrealizowanych z tego programu, który ja przedstawiłem. Myślę, że ludzie będą się czuli bezpiecznie w Świnoujściu i muszą się czuć bezpiecznie, bo... Czy tych wydarzeń kulturalnych będzie wtedy więcej? Wie pan, wydarzenia kulturalne to są ludzie, którzy będą je tworzyć. Trzeba dać im pieniądze i dać im możliwość. Więc jeżeli będą pieniądze, będą się te wydarzenia pojawiały. Proszę pamiętać, że jest dużo sezonowości u nas, tak? Ten amfiteatr jest otwarty w pewnych miesiącach, później już w miesiącach zimowych już nie jest otwarty, no bo warunki atmosferyczne nie pozwalają. Jeżeli wybudujemy halę widowiskowo-sportową, jeżeli zrobimy salę teatralną, to ten teatr, który był kiedyś, kiedy była na przykład Pani Kruk, on powinien działać. Te smerfy, te nimfy, które biegały po Placu Wolności, tych młodych ludzi trzeba nakręcać, dawać im wzorce pozytywne i ich cały czas pobudzać do tego. Ja mówię, ta kadencja była bardzo trudna, bo z 5 lat tej kadencji 3 lata zabrała pandemia. Ta walka o życie ludzi, te różnego rodzaju podchody, gdzie te szczepionki, jak najszybciej, żeby tu były. Teraz widzimy inną narrację, ale proszę pamiętać, że nasza wiedza wtedy, kiedy zaczynaliśmy to wszystko, była też ograniczona. A jak sobie przypomnę, kiedy wprowadzano te ograniczenia na granicy, kiedy o 2 w nocy, o 1 w nocy jeździliśmy na granicę, żeby przyjąć mieszkańców Świnoujścia, którzy wracali, i przenieść ich do miejsc kwarantanny, które były zlokalizowane na terenie miasta, i trzeba było to wszystko zrobić, a za chwilę pójść do pracy, a to proces ciągły był. Tam wszystkiego żeśmy się w tej pandemii uczyli od nowa. Proszę pamiętać, jaki był strach tak naprawdę, wyludnione ulice, nie tylko w Świnoujściu, ale w miastach nadzieję, większych. Nie będziemy musieli do ja tego wierzę, wracać. Że nie. Ja wierzę, że nie. A taki pana konkret, taki, no nie wiem, cel numer 1, powiedzmy, na te 5 lat ewentualne. Budownictwo. Budownictwo, które zatrzyma młodych ludzi. To jest konkret numer 1. A kolejne rzeczy, które przedstawiłem w programie wtedy, to są rzeczy równie ważne, więc nie można powiedzieć, że tylko jedna rzecz jest ważna. Bo modernizacja całej sieci komunikacji autobusowej, która będzie miała krótkie linie, a nie długie, które będą jeździły dookoła. Na to znajdą się pieniądze. Proszę pamiętać, że ktoś powie, a z czego to sfinansujesz? Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Już nie budujemy tunelu, więc podatki z LNG. Za chwilę wchodzi trzeci zbiornik i będą podatki z trzeciego zbiornika, jeżeli chodzi o gaz system. Więc to kolejne miliony. To będzie około 60 milionów, które będą wpływały do budżetu miasta. Tam niektórzy straszą, że... A zadłużenie? No właśnie. Proszę pana, to zadłużenie jest i będzie. Każde miasto ma zadłużenie. Każde miasto ma zadłużenie, bo z tych kredytów realizuje się inwestycje. I proszę pamiętać, że zawsze sięgaliśmy po środki unijne, jeżeli było wysokie dofinansowanie. Jeżeli było dofinansowanie na poziomie 20-30%, to nie warto było brać tych pieniędzy, bo trzeba było je zatrzymać na ważniejsze rzeczy. Ale jeżeli dofinansowanie było na poziomie 70-80%, no to to są te pieniądze, po które warto się schylić i mieć wkład 20% i zainwestować w rozwój miasta. A w tej perspektywie unijnej, przy tych środkach z KPO, które teraz będą, te pieniądze tam są, tylko trzeba umieć po nie sięgnąć i je wykorzystać na rzecz mieszkańców. No, szanowni Państwo, największy wkład w Pana sukces będą mieli mieszkańcy. Dokładnie tak, na to liczę. No właśnie, szanowni Państwo, no, wybory 7 kwietnia, pierwsza tura, druga tura ewentualna 2 tygodnie później. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był zastępca prezydenta, a aktualnie kandydat na prezydenta Świnoujścia, Paweł Sujka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu, wybieram Świnoujście.